Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Zaginięcie Ethana Cartera. Jak pamiętacie, w tym miejscu ostatnio skończyliśmy i muszę wam powiedzieć, że po nagraniu poprzedniego odcinka odezwały się do mnie dwie osoby. Jedna osoba to, oczywiście to są moi widzowie, tak? Jedna z osób właśnie odezwała się do mnie, informując mnie o tym, że mieszka w okolicy i bardzo dużo tych miejsc, które tutaj widzicie w grze, on kojarzy z tymi miejscami, które są w jego okolicy. Też jednocześnie powiem wam, zaproponował mi to, abyśmy razem udali się w to miejsce. Pokaże mi te wszystkie miejsca, które są w grze. Najprawdopodobniej na drugi tydzień w weekend udam się właśnie w to miejsce z jednym z moich widzów i rozejrzymy się po okolicy. Być może porobię jakieś zdjęcia z tych miejsc i podzielę się nimi z wami na Facebooku, ponieważ naprawdę jest to coś niecodziennego. Strasznie okolica mi się tutaj podoba i na dobrą sprawę są to okolice w Polsce. Między innymi w grze zobaczycie, ja już wam to w sumie mówiłem w pierwszym odcinku, ale też w grze zobaczycie wielką zaporę, która się znajduje w Pilchowicach, chyba nie pomyliłem nazwy. To jest jakieś bodajże 150 km od Wrocławia. Też dosyć łatwy jest tam dojazd, więc no najprawdopodobniej zgadam się z jednym z moich widzów i wyruszymy na podróż właśnie w to miejsce. Kurczę, pierwszy raz trafię z takiego wirtualnego świata do świata rzeczywistego. Wiecie co, chciałbym tutaj posprawdzać kilka rzeczy. Czegoś tutaj nie ma. Kurczę, jest to naprawdę niesamowicie piękne miejsce, ale też troszeczkę mroczne. Przez tą muzykę, która leci tutaj sobie w tle. Taka niby spokojna muzyka, a naprawdę czasami pojawiają się na świetle dreszcze. Nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle, ale już widzę tutaj jakieś piękne widoki. Czyli druga strona tego miejsca. Kurczę, aż nie wiem, czy nie pokuszę się o to, aby zrobić jakieś wideo porównanie, jeśli już na miejscu będę. No mówię, nie wiem, czy uda mi się to wszystko zrealizować, chociaż bardzo bym chciał znaleźć wolny czas i w to miejsce się udać. Jeszcze też, żeby była bardzo ładna pogoda, bo jak będzie padało, to nic za bardzo z tego nie wyjdzie. Dobra, chyba się będę czekać. Coś tutaj ciekawego jest. Jakiś drogowskaz? Co to jest? Wow! Nie wiem, co to jest, ale dosyć dziwnie tu wygląda. Wow, kolejny portal. Ale co robi astronauta w takiej grze poważnej? Czyżby jakiś easter egg? Czekajcie, dogonimy go, zobaczymy, co to jest w ogóle. No naprawdę, strasznie to wygląda dziwnie, bo gra z mojego punktu widzenia jest strasznie poważnym tytułem. Chyba pomyliłem kierunki, czekajcie. Kurczę, gdzieś mi ten astronauta tutaj zginął. No ale poczekajcie, poszukam tego miejsca jeszcze raz. Zobaczymy, co to tutaj jest. To chyba było w tej kolejności. Dobra, jedziemy od nowa. Kurczę, ciężko jest go tutaj dogonić. On tutaj się pojawia i znika, ale też wskazuje nam kierunek. Kurde, no. Jest, dobra. Okej, widzę go. Dobra. Kurczę, to jest nie lada wyczyn tutaj. Dobra, tutaj akurat go widać, ale są takie miejsca, gdzie naprawdę szybko nam znika. Jedynie po dźwięku w słuchawce mogę rozpoznać, w którym on kierunku tutaj się pojawia.
Dobra, widzę go. Zresztą muzyka naprawdę idealnie jest zgrana z tym, co ja czuję aktualnie. Wow! Co to jest w ogóle? Masakra, nie wiem gdzie jestem, ale powiem wam, że bez wątpienia to wygląda na Easter Egga. Też astronauta kojarzy mi się właśnie z nazwą studia, które właśnie tą grę stworzyło. Właśnie to oni nazywają się astronautami. I być może jest jakieś właśnie nawiązanie. Zobaczcie to! Coś niesamowitego, naprawdę. Nie spodziewałem się tego totalnie. Jesteśmy w jakiejś kapsule tutaj. Jakbyśmy lecieli w kosmos. Wow! No to robi wrażenie, naprawdę. Coś niesamowitego. Zobaczcie, takich kapsuł tutaj jest sporo. Nie tylko ja jestem tutaj. Nie wiem, przynajmniej z mojego punktu widzenia odnoszę takie wrażenie, jakby właśnie w tym miejscu byli inni gracze, którzy w tym samym momencie właśnie są w tym samym miejscu razem ze mną. Coś tutaj mamy ciekawego? Wow, jakaś karteczka. Przeczytamy sobie, co to jest. Dobra. Bestia ta miała kły, była masywna i ociężała. Gdy dostrzegła światło na niebie, czekała, sądząc, że zgaśnie, jak poprzednie. Ta się jednak nie stało, więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień. Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne. Miały niebieski kolor. Wcześniej stwór widywał tak jaskrawy i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia obnażyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie między dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągnął. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Wyłaź z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrwała się z tego zadupia. Czy to była jakaś książka, fragment jakiejś książki? Ewentualnie jakieś przemyślenia naszego małego bohatera. Co tu mamy? Czyżby okładka? Czekajcie, przeczytamy sobie, co to jest. Najlepsze amerykańskie science fiction. W tym numerze Żółte Wzgórza, czyli to jest tutaj po prostu jakaś opowieść. Odłożymy, a zobaczymy, czy to jest coś nowego, czy to samo. To jest to samo. Czyli dobra, odłożymy sobie to i idziemy dalej. Ale naprawdę niesamowity easter egg. Też właśnie zainteresowałem się tematem, tak jak tutaj po kontakcie jednym z moich widzów. To jest coś niesamowitego, że mogę tworzyć ten kanał. Odzywają się do mnie osoby, których nie znam, ale na dobrą sprawę w jakiś sposób. No to jest tak, wy mnie znacie, ja was nie znam. I kiedy to właśnie tworzę materiał i ogląda go tak dużo osób z mojego punktu widzenia, to potem znajdzie się na pewno wśród tych osób osoba, która gdzieś akurat w przypadku tej gry znajduje mieszkać w tej okolicy. Ta właśnie osoba się do mnie odezwała i będę mógł to wszystko zobaczyć na żywo. No coś niesamowitego. Ja też poszukałem troszeczkę po internecie kilku rzeczy na temat właśnie tego miejsca i na przykład taki peron, który tutaj widzicie, jest też w Polsce. To jest coś niesamowitego, bo ogólnie z tego co się orientuję, wcześniej było mówione, że to miasteczko to jest jakieś miasteczko w Stanach Zjednoczonych, a się okazuje, że tutaj zdjęcia do tworzenia tej gry były właśnie wykonywane w Polsce gdzieś. Właśnie to jest jedna osoba, która napisała do mnie wiadomość prywatną. Druga osoba to osoba, która tą grę już przyszedła, jednak nie jest to osoba, która zachowuje się po przejściu gry jak niektórzy, którzy spoilerują bez sensu całą grę, tylko była to osoba, która dała mi pewną poradę, ta osoba zgubiła się po prostu w tej grze. Nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Zgubiła się po prostu. W tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Klimat naprawdę. Z bielizny wypełza mrok. Dzięki temu lektorowi też jest niesamowity. Właśnie jeden z moich widzów zagubił się w pewnym momencie, zrobił coś złego po prostu i doradził mi, żeby
Zaraz wam o tym powiem, bo on mi dał też print screena, gdzie on się zagubił, abym wykonał to poprawnie, ponieważ on chciałby to zobaczyć u mnie na kanale. Właśnie wykonane to poprawnie, a nie tak jak on to wcześniej zrobił. No właśnie, tu jest ta wielka zapora w Pilchowicach. Ja też oglądałem taki filmik o tej zaporze. Tutaj kiedyś, kiedy była powódź, powiem wam, ta zapora nie wytrzymała, to znaczy tej wody było tak dużo, to bodajże było właśnie podczas tej takiej wielkiej powodzi, bodajże w roku 1997 wody było przez deszcze tak wiele, że po prostu to jeziorko, które się tutaj utworzyło po wybudowaniu tej tamy, po prostu tej wody było tak dużo, że przelewało się wszystko tędy. Tutaj, gdzie jestem, wszystko się przelewało dosłownie i przepływało na drugą stronę. Tutaj jest z drugiej strony takie specjalne przed powodzią zabezpieczenie, że woda w razie czego, kiedy będzie przelatywała, tutaj może sobie przelecieć i tam z drugiej strony, nie wiem czy to będzie widoczne, są takie jakby schody, dzięki czemu ta woda po prostu pokonuje troszeczkę dłuższy dystans, nie niszczy wszystkiego i ona sobie potem może normalnie podczas ewentualnej powodzi czy podczas ewentualnego naprawdę dużego napełnienia tego zbiornika wodnego przez ogromne ilości deszczu przelecieć bokiem, nie niszcząc tego wszystkiego, co tutaj jest pod nią. A właśnie ten budynek, który tam widzicie, też jest w Polsce, właśnie pod tą zaporą. Cała reszta raczej troszeczkę odbiega od tego krajobrazu rzeczywistego, ale ten budynek pod tą zaporą właśnie się znajduje. Tu można normalnie sobie w rzeczywistości chodzić i też tutaj z tego co się orientuję jeżdżą właśnie samochody. Jeśli mi się uda tam być w tym miejscu, to postaram się właśnie to wszystko jak najdokładniej sprawdzić i powiedzieć wam może w jakimś osobnym odcinku, jak wygląda rzeczywistość, a jak to wygląda w grze naprawdę. Strasznie mnie ta gra zainspirowała, to jest niesamowity produkt z mojego punktu widzenia, wart ogromnych pieniędzy. Każde pieniądze są warte tej gry naprawdę. Znaczy tutaj też bez przesady, ale jeśli ta gra nawet kosztowałaby powiedzmy 150 zł, jak na grę pecetową to jest troszeczkę dużo, to jest ona warta tych pieniędzy, ponieważ klimat, to miejsce i nawiązanie do Polski jest myślę czymś niesamowitym. Właśnie. I to jest miejsce, o którym mówił mi jeden z moich widzów. Mówił właśnie o tym budynku i tym. On wszedł do tego budynku i po prostu... Zresztą zaraz zobaczymy to dokładnie. Z tego co się orientuję, tam powinny właśnie z tego co mi mówił być portale. I ten budynek, który tutaj jest, to jest oczywiście pewne rzeczy trzeba odkryć w tej grze samemu, ponieważ tutaj nikt nam o niczym nie mówi. Tą podpowiedź właśnie wysłał mi jeden z moich widzów, więc mniej więcej wiem o co tutaj chodzi, ale chodzi mniej więcej o to, że w tym budynku po przeczytaniu tego listu otwierają nam się portale i ten budynek musimy stworzyć na podobieństwo tego budynku, więc po prostu radził mi, żeby najpierw się udać tutaj, zapamiętać lokację z tego budynku i potem przenieść je na portale w tym, żeby tego nie robić na odwrót. Być może coś źle zrozumiałem, ale pójdziemy najpierw do tego budynku drugiego, zobaczymy jak on wygląda, postaram się wszystko zapamiętać i udamy się potem tam. No właśnie mówił, że to zepsuł i prosił mnie właśnie, żeby też nie popełniać tego błędu, który popełnił on, aby swoim widzom mógł pokazać to już w poprawnej wersji. Jak mówię, fajne jest to, że po prostu powiedział mi, że coś takiego w ogóle istnieje, a nie zdradzał konkretnie fabuły, bo zdarzają się niestety tacy widzowie, którzy psują całą zabawę i spoilerują w komentarzach. Znaczy takie osoby banuje. No ale no dobra, zobaczcie, jaki to naprawdę jest niesamowity klimat górski. Wbijamy do środka. Dobra. Będę starał się to wszystko zapamiętywać. Mamy stół z krzesłami jakiś. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Sakra, mam dreszcze, jak to wszystko tutaj zwiedzam. Więc dobra, tutaj musimy kojarzyć okno, z którego tutaj jest widoczna jakaś zieleń oraz stół i krzesła. Nie, mam nadzieję, że nie zrozumiałem źle wiadomości jednego z moich widzów, po prostu czegoś nie pomyliłem. Czekajcie, przeczytamy co tutaj jest ciekawego. I zdjęcie. Przybliżę sobie je. Jest tutaj bez wątpienia Ethan, jest też dziadek Ethana.
poczekać. Zobaczymy, co to jest. W dniu, w którym zrobiono to zdjęcie, wujek Chad był niemiły. Tata był smutny, mama była wściekła, Travis dużo krzyczał. Dziadek się nie odzywał. Też zastanawiałem się, kim jest Travis. Ktoś w komentarzach mi pisał, że to brat Itena. Nie wiem, czy to prawda, ale być może tak będzie. Tak więc zakładam, że właśnie ten pierwszy koleś, którego widzicie od prawej strony, to właśnie wujek. Drugi to ojciec, trzecia matka. Czwarta osoba to najprawdopodobniej Travis, chociaż on troszeczkę mniej podobny jest i to byłby być może właśnie brat Itena, czy Itana, przepraszam, że tak często się mylę. Dobrze, wchodzimy teraz, czekajcie, żebym nie pomylił, tutaj są schody na wprost. Po prawej stronie jest taki, powiedzmy, mały korytarzyk. Tutaj mamy liny na zawieszone jakieś. Coś ty zrobił najlepszego! Znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Okej. Tu mamy jakieś takie wyjście, a tutaj? Stół, ale mamy krzesła porozwalane, na wprost jest okno. Czekajcie, coś tutaj chyba jest? Nie, książka, której nie można podnieść niestety. Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Masakra, mam takie ciary. Mówiłem też o cenie gry, że ona jest warta naprawdę nawet ceny rzędu 100 zł. Na szczęście gra nie jest taka droga, to jest gra po prostu niepełnoprawna, taka bardziej gra indie, które zazwyczaj są te gry krótkie. Kosztuje 79 zł, więc to nie jest dużo, naprawdę warta jest swojej ceny. Czekajcie, jak teraz tu wejdziemy po tych schodach, to po lewej stronie mamy krzesło. Ja tu powinienem sobie wszystko zapisywać, bo jest tych informacji tak wiele, że ciężko będzie wszystko spamiętać. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Kim jest ten uśpiony? Nie wiem tylko, ile jest w tym prawdy. Tego mi nie mówcie, ponieważ naprawdę chciałbym zobaczyć samemu, kim ten uśpiony jest. Nie zdradzajcie mi tego. I teraz tak, jak tutaj... Czekajcie, żebym się nie zgubił. Jak tu wchodzimy, to jest to krzesło, tak? I teraz wchodzimy na lewo, po czym mamy... Kurczę, z czym by to skojarzyć? Tutaj jest jakiś, nie wiem, misiek, czy co to jest? Nie wiem, kojarzyć to będę z jakimś miskiem, który jest obrócony głową w dół. Inaczej ciężko będzie to skojarzyć. Tutaj jest... Jak to możliwe? Czekajcie, żebym czegoś nie pomylił. Aha, ja przyszedłem tędy. Więc to miejsce będę kojarzył z czym? Z tym miskiem, powiedzmy tam. Teraz po tej stronie jeszcze na prawo jest wielki korytarz, który prowadzi tutaj... O, tu będzie lampka. Czekajcie, wejdziemy tu. Jakieś konie z psami. Tutaj widać, że jest... Wow, ale piękny widok. Rozpościera się... Travis, mam jakieś książki. Daj spokój Itanowi. Widziałem, jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Tu na wprost mamy trzy okna, jak widzicie. I... Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Itana. Wow, naprawdę jest tutaj... Wszyscy powariowaliście. Tego wszystkiego tak wiele, że naprawdę ciężko wszystko spamiętać. No ale być może jakieś skojarzenia będę miał. Mam nadzieję, że czegoś nie pominę po prostu. Kurczę, naprawdę ten produkt jest niesamowity. Ta gra jest niesamowita pod względem klimatu. Fabuła też mi się już strasznie podoba. Tu mamy tak jakby trzy okna. Nie chciałem, żeby tak się stało. I na końcu mamy książki jakieś. No dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o ten budynek. Też mieliśmy opowiedzianą historię pewną. Bliscy obwiniali Itana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, no dobra. To, co pętało Carterów, wciąż gdzieś tu było. Czyli już wiemy mniej więcej, o co chodzi. Oni próbują właśnie zabić
Itana i dlatego on najprawdopodobniej gdzieś musiał tutaj się skryć. Dlatego my teraz próbujemy rozwiązać tą zagadkę i go odnaleźć. I dobra, zobaczymy jak wygląda ten budynek, czy faktycznie te portale gdzieś tutaj są i czy uda mi się w ogóle to wszystko teraz tutaj poprawnie złożyć w kupę. Też z tego co wiem, twórcy obiecywali, że jak pomijemy jakąś zagadkę, to możemy tutaj wrócić, więc dziwi mnie to, że jeden z moich widzów po prostu to pominął, więc nie wiem, być może tutaj coś źle zrozumiałem, ale pójdziemy i zobaczymy oczywiście. Przeczytamy sobie, co tu ciekawego jest. Wzywam pozbawionego kości istotę odchłani niszczyciela statków tego, przed którym drży wiatr. Wysłuchaj mnie, wielki książę Fa. Może pragnę zawrzeć z tobą pakt, by chronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów. Wrzuć drzwi zamętu, aby z nimi ścieżkę odsłoną fałszy i postępu przepływ jedynie do zewnątrz. Dziwne. O właśnie, i są te portale. I teraz czekajcie. Ten budynek przecież wygląda zupełnie inaczej. Gdzie ja w ogóle jestem? Czekajcie, zejdziemy na dół i zrobimy wszystko po kolei. Pierwsze... No, tak ten budynek wyglądał. Okej. Okay. Teraz tutaj kojarzył mi się stół. O właśnie. Dobra, tutaj mi się udało. Tylko czy gra mnie poinformuje w ogóle, że coś robię źle, czy... Tutaj chyba też tak było. Dokładnie. Tutaj były liny. Czekajcie, zobaczymy jeszcze inne rzeczy. Liny tu były na bank. Dobra. Teraz tutaj... Był stół. Chyba tak. Dokładnie. Czyli dobrze, pierwsze... Ale mam dreszcze, naprawdę cały czas gram i... Zobaczymy co tutaj ciekawego jest. Same książki, nic ciekawego. No dobra, to idziemy dalej. I teraz tak. Tutaj... Na pewno nie to, na pewno też nie to, więc pewnie to. Dokładnie. Teraz zobaczymy tutaj. Tu był ten misiek z tego co pamiętam, który mi się kojarzył. Dokładnie i jest! To nie jest misiek, ale mi się to skojarzyło z miśkiem strasznie takim, który byłby obrócony głową w dół, bo tak jakby, nie wiem, tutaj nogi widzę, ciało, a reszty nie ma. I tutaj będzie pewnie powrót do tych schodów. Też czekajcie, nie jestem tego kurczę pewien. Więc pójdziemy, wrócimy się i zrobię te rzeczy, których jestem pewien, żeby mi się tutaj czasami coś nie popsuło. Tu był korytarz, tak. To miejsce z niczym mi się nie kojarzyło. Ale też z tego co wiem były liny. Aj, źle! Niestety... Źle, ten kolor czerwony oznacza, że tutaj jest to zrobione źle i niepoprawnie. Więc czekajcie, będziemy się musieli wrócić po prostu i wykonać to od nowa. To nie jest łatwe, to tylko się tak wydaje, że to jest łatwe, ale nie jest. Chociaż tak jakby teraz, kurczę, jestem zamknięty w tym pomieszczeniu, wydaje mi się. Czyż nie? Jeszcze tutaj może mi się to uda. Znowu źle. Nie wiem, czy jest jakaś dopuszczalna ilość błędów. Dobra, jestem od nowa, przeczekajcie. Przeczytam sobie to. Odłożę i będę to wykonywał od nowa niestety. To jest poprawnie, to już troszkę szybciej pójdzie, bo te miejsca kojarzę. Tutaj też to jest poprawnie wszystko ustawione. I tutaj z tego co wiem, czekajcie, nie, to było tak. Dokładnie, tu były te liny. Dobra. I tutaj natomiast był ten stół, tak. I teraz muszę iść na górę. Tutaj będzie nie ten misiek, tylko bodajże to, dokładnie. Tu będzie znowu ten misiek. I teraz, kiedy
tutaj to nie będzie to. Nie wiem, czy czasami właśnie nie będzie to. To na pewno nie. Albo to. Dokładnie, bo pamiętam, że tutaj wyszedłem i były te schody, po czym się wróciłem tutaj, więc okej. Teraz tutaj będzie korytarz i żeby tu nie popełnić błędu. Tu były trzy okna. Czyli chyba to. Dokładnie. Ale tutaj, co było tutaj? Kurczę, naprawdę nie pamiętam już. Koń, dokładnie. Pamiętam, że mówiłem wam o tym koniu. I o tym przebijającym się świetle, więc... Oj, kurczę, naprawdę. To nie było łatwe, ale jakoś się udało. I na końcu... Na samym końcu, co tu było? I po co w ogóle ja to wszystko robię? Co też mnie właśnie tutaj nurtuje. Po co to wszystko? Kurde, tutaj wcześniej nie zajrzałem i nie wiem. A nie, tam było... Tam było właśnie to, bo pamiętam, że tu były książki porozrzucane. Wow, jeszcze jeden portal. Masakra, co to w ogóle jest tutaj? Wow. To chyba po to wszystko było, aby tutaj się właśnie dostać. Strasznie dziwnie to wszystko wygląda. Na szczęście ta gra jest na PC-cie, gdzie jakość tekstur jest naprawdę na wysokim poziomie i wszystko sobie dokładnie można obejrzeć. Ja na razie nie wiem, co to w ogóle jest i gdzie ja jestem, ale zatrzymuję się w tych wszystkich miejscach, aby w razie czego wy byście mogli mi tutaj oznajmić, co te rysunki w ogóle chcą mi przekazać. Jest pełno książek, niesamowity klimat tego miejsca, mimo że przerażający, tam są jakieś nietoperze, czy sowy zabite. Wyglądają jakby po prostu były prawdziwymi sowami, a nie jakimiś takimi figurkami. Pełno świec. Jakaś głowa rozwalona. Tutaj jakaś, nie wiem, aparatura czy co. Zobaczymy, coś tutaj jest. Jakieś świece, zobaczcie, jakiś mały płód tutaj jest, małe dziecko. Czytaj. Tekst. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło, więc spalili dom czarownika, lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucał zaklęcie na pokój z miksturami, choć dom się spalił. Pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. No coś naprawdę niesamowitego. Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. Masakra. Nie wiem, gdzie nas teraz przeniosło. Tutaj mamy jakiś znowu kolejny artykuł z gazety jakiejś. Bez wątpienia to wszystko i ten pozostawia. Hrabstwo Byfield. Walcząc z pożarem lasu niedaleko od Ogden Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland odkryła... Ashland odkryła... Władze poinformowały, że na miejscu znajduje się piec na propan oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky na podstawie wielkości... Okej. Ale tu mamy natomiast, powiem wam, dwa artykuły z tej strony i z tej. Zobaczymy, czy ten też tutaj... Nie, to jest to samo. A odłożę to i jeszcze raz wezmę i przeczytam drugą stronę. Zobaczymy, czy coś ciekawego tu jest. Nie, to jest wszystko to samo. No dobra, odłożę to i zobaczymy, co tutaj dalej jest ciekawego. Aha, to jest ta sama kartka, która była wcześniej. Otworzymy sobie te drzwi. Zastanawiam się, gdzie ja jestem. Aha, tu jest ten
Ten sam dom, w tym samym budynku jestem, ale naprawdę dzięki wielkie. Mikołaj najprawdopodobniej wysłał mi właśnie wiadomość, w której doradził mi, żeby to wszystko tutaj dokładnie obejrzeć, żeby te portale przestawić właśnie w taki sposób, jak wygląda budynek obok. Wielkie dzięki, Mikołaj. Też, no mówię, fajnie, że mogę tworzyć taki kanał, którego ogląda tak mnóstwo osób i zawsze ktoś z tych osób jest w stanie do mnie napisać, doradzić mi, wypowiedzieć się w jakiś sposób, czy też po prostu zachęcić mnie do podróży w to miejsce właśnie. To jest niesamowite, właśnie to jest niesamowite w tym, że mogę ten kanał tworzyć i to mi sprawia ogromną radość, że właśnie dzięki temu tworzymy pewną społeczność, dzięki temu poznajemy się, chociaż to w większości to wy mnie znacie, a tylko ja was mogę przez jakieś wiadomości prywatne po prostu na Facebooku poznawać. No mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać na jakimś zlocie, czy też na jakichś targach growych, bo fajnie właśnie jest też poznać te osoby, które mnie oglądają, a które zazwyczaj kojarzę tylko z ników, czy awatarów na YouTubie, czy na Facebooku. Też chciałbym wam z tego miejsca podziękować, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie i tworzycie razem ze mną ten kanał, bo to jest coś naprawdę niesamowitego. Nie wiem, czy jesteście sobie to w stanie wyobrazić, jak dla mnie to wszystko jest niesamowite. To wszystko, co tworzę, to wszystko, co tutaj mogę dzięki wam też po prostu tworzyć. Tak więc dzięki wielkie, że jesteście ze mną. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś szczegóły dotyczące tego miejsca, tej gry, jakieś ciekawostki, to informujcie mnie na wiadomościach prywatnych na Facebooku. Tam często zaglądam i czytam te wasze wiadomości. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!